Godzina w dzień. Agnieszka, powiedz mi, ja wiem, ile ty schudłaś. Powiedz wszystkim, ile ty schudłaś łącznie? Znaczy do tej pory, odkąd zaczęłam, to był koniec stycznia, to w tej chwili 43 kilo. 43 I jeszcze kilogramy. Mamy jakieś 6 kilo, tak, do zrzucenia. I, znaczy to nie tak, że będzie 100, bo to nie będzie 100, bo to będzie, no, dalej trzeba będzie tak pracować nad tym, żeby się nie rozjechać, co wielokrotnie miało miejsce, tak. Tak, to jest, bardzo często to powtarzam też na moich live'ach, że to jest praca, która się nie kończy. Praca dietetyków to nie jest taka praca, że ktoś się czegoś dowie, że zdobędzie jakąś informację, tylko to jest też praca, którą, praca nad swoimi przekonaniami, praca nad swoimi zasobami, praca nad swoimi emocjami, praca nad swoją też wiedzą. Jeżeli nie wiecie, jak Agnieszka się zmieniła, jest efekt Agnieszki u mnie na Facebooku. Agnieszka była moją klientką, przeszła u mnie 3-miesięczny kurs odchudzania i zdrowego odżywiania, więc też tą metamorfozę pokazywałam. Ale mnie interesuje bardziej taki moment u ciebie. Co takiego się zadziało, że osoba, która boryka się długo już z nadwagą, bo ty jak do mnie przyszłaś, to ta nadwaga utrzymywała ci się już długi okres twojego życia. Co takiego się zadziało, że ty, wiesz, postanawiasz, że teraz jest ten moment, że ja zaczynam walczyć? Znaczy wiesz, ja tak naprawdę zawsze byłam okrągła, zawsze miałam dużo. Tak jak mi tam mama mówiła, to do trzeciego roku życia byłam suchar, a później jak się babcia nią zajęła, to zaczęło się babcinę jedz, 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 jedz. No i tak się jadło i się rozjadło, tak? No to tak naprawdę, ale powiem szczerze, że jeszcze tak, ja przytyłam 30 kilo w ciąży, tak? Później trochę tam schudłam, ale znowu jakby mi te kilogramy wróciły, tak? No i to się tak, to było trochę tam 10 mniej, 10 więcej, bla, bla. No i tak można powiedzieć, że całe życie. U mnie generalnie w domu się gotowało, tak? Święta, no to były typowe polskie święta, gdzie się uginął stół, no i zawsze było jedzenie, tak, szczęście od Boga, że też jedliśmy warzywa, więc ja lubię warzywa, więc tu nie było problemu, tak. Jeszcze w tamtych czasach nie było fast foodu, więc ja też nie mam problemu, nie mam większego problemu z fast foodami, bo ja nie jestem fanem, więc to, no ale słodycze, babcine ciasta, no proszę cię, tak, już jak do babci się pojechało, to ja w obiad nadrobiłam za 3 dni, tak. No tak, no. Kiedyś nie było takiej profilaktyki, bo o tym kiedyś się nie mówiło, że dieta wpływa na zdrowie. Teraz jest dopiero ten moment, że nie. Ludzie mają tą świadomość. Dokładnie. Ta decyzja, że tak powiem, o diecie, no dojrzewała, ja byłam na różnych dietach, tak? Tam powiedzmy z 10 lat temu udało mi się zrzucić 30 kilo, no ale to tak popadłam w samozachwyt, no już jest super, to ciasteczko, no bo przecież jest super, to tam już jestem szczupła niby, tak? No i tak wiesz, jedno, drugie, trzecie ciastko, no i to wróciło, tak? Potem się odchudzałam w Warszawie, tak, u Gacy, ale to nie było, super jedno co było, to była siłownia, natomiast dieta była za bardzo restrykcyjna. Ja nie mogę być na dietach, gdzie chodzę głodna, bo ja chodzę głodna i przy okazji tak wkurzona, że ja nie mogę ze sobą zatrzymać, ale moja rodzina też podejrzewam, że przechodzi. Tak, więc to nie dla mnie, ja lubię niestety, u mnie były zawsze porcje, u mnie musi być dużo, więc... Słuchajcie, kto to zna z autopsji, ręka do góry, myślę, że wiele osób z nas, które oglądają ten wywiad teraz się na pewno z tobą utożsami, ale powiedz mi, czy w ogóle był taki moment w twoim życiu taki krytyczny, że rzeczywiście ta masa ciała, z którą ty się, no bo ty masz też 40 kg na minusie, czyli miałeś ponad 40 kg na plusie, czy był w ogóle taki moment, że ta masa ciała spowodowała cierpienie w twoim życiu? Takie, że to znaczy, naprawdę tak, ja ci powiem tak, no ja mam RZS przede wszystkim i problem z kolanami, więc no ja mam świadomość tego i właśnie to tak, że wiesz, że te kolana, no niestety, no masa robi swoje, tak? I wiesz, wkurzało mnie to, znaczy wkurzało, no mieli rację, jak mi lekarze mówili, słuchaj, no ale tak, kolana, taka masa, no tak, tak, ja wiem i rozumiem, wszystko wiedziałam, tak? To wiesz, nie dość, że fizycznie, tak? No to jeszcze, znaczy psychicznie też, no bo to umówmy się, no to było takie zaprzeczanie i takie, dobra, no nie jest źle, no super, no tam mam trochę więcej, tak, no ale co z tego? Nie, wyjście na plażę, no przecież ja to powinnam codziennie na imprezę iść, bo jak ja, wiesz, zakładałam ciuchy i po prostu, wiesz,
te opony i jak baleron w siatce, mówię, no ja pierdzielę, tak? I to mnie tak, wiesz, to mnie. Poza tym, wiesz, przychodziło lato, a człowiek co? No wiadomo, jak ma masę, to i się poci, mnie to denerwowało, mnie to, o Jezu, tak? A powiem ci, że takim momentem krytycznym to było to, ja tutaj pracowałam no, w nursingu, jak ja widziałam ludzi starszych czy młodych, otyłych i co się z nimi po prostu dzieje, te cukrzyce i to. I taki, wiesz co, tak mnie, kiedyś mnie tak strzeliło jak gość u nas, on był bardzo otyły, po prostu on był w moim wieku i on dostał zawału, po prostu amen, koniec, tak? 5 minut się facet skończył. I do mnie to tak, wiesz co, zaczęło, jak ja mówię, ja pierdzielę, ja tak nie chcę jeszcze te RZS-y, przecież jak ja reumatolog mi powiedział, jak usiądziesz na kanapie, na dupie, to tak zostaniesz. Więc ja wiedziałam, że ja muszę po prostu coś ze sobą zrobić, tak? Tylko wiesz co, to też jest tak, że widzisz, ja trafiłam do ciebie na kurs przez przypadek, bo ja nie pamiętam. Właśnie ty powiedz, Agnieszka, jak ty do mnie trafiłaś, bo w ogóle powiem wam, może nasi widzowie nie wiedzą, że Agnieszka mieszka w Anglii. Ja już pokazywałam filmik, bo Agnieszka do mnie do Białegostoku przyjechała w ogóle i tak, też, mnie, tak, no. też mnie odwiedziła, trochę. Ale Agnieszka, Aga mieszka w Anglii, to jestem pluskowita, że miałyśmy możliwość się poznać. Nie wiem, jak to do mnie trafiłaś. Powiem ci tak, no gdyby nie COVID, tak, to ja bym do ciebie nie trafiła, no bo przecież ja w Polsce jestem raz na rok, tak? 2 razy do roku może, więc wiesz. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy ktoś z moich znajomych, ja trafiłam na twoje filmiki po prostu, tak? Ja zaczęłam oglądać twoje filmiki. I to do mnie po prostu przemawiało, tak? Po pierwsze, nie jest to taki język, taki o Jezu, la Boga, a to wiesz, taki onkę, ukę. To jest dla mnie po prostu powiedziane tak i przekazane, że to do mnie dotarło. No i właśnie na którymś tam filmików tak powiedziałaś, że będzie taki kurs, no i ja sobie poczytałam i mówię, no to jest po prostu dla mnie, bo wiesz co, ja lubię jedno, jak ja coś zaczynam robić, ja lubię wiedzieć, tak? Bo mnie to złości, że na przykład, a ja bym coś chciała coś zmodyfikować, a chup, ja nie wiem jak, albo ja nie wiem ile ja tego powinnam, a tego. No i ta wiedza, tak? Ta wiedza. Okej, ja czytam dużo, ale no pewnych rzeczy mi brakowało, tak? Jak sobie obliczyć, ile tych białek ja potrzebuję, a jak to, a jak sro, tak? No i mówię, ten kurs, no to po prostu był dla mnie tak, dowiedziałam się na nim dużo rzeczy, tak? Wiedziałam, że mam pić wodę, teraz mam aplikację i se zaznaczam, ile wypiłam, bo ja mogłam w ogóle nie pić, tak? Ja tylko kawę piłam, o. Wiesz co, ale wielu moich klientów mówi, że... Wiesz, jakiś pomysł mamy. Nikt ciebie nie ogląda tego obok? Nie. Nie, w razie nikt nie ogląda, dobra, okej. Okay. Dobra, chyba się uspokoiło trochę. Wiesz co, generalnie to, co mówią bardzo często moi klienci po kursie, no bo kurs nie jest panelem teoretycznym, to jest panel, który jest mocno panelem praktycznym, a też łączy panel z psychodietetyki. Tak. I też jednym z takich paneli jest praca z wewnętrznymi blokadami i takimi przekonaniami, bo też to, co trzeba powiedzieć, Agnieszka, że jedno tak, ty byłaś kiedyś uczestniczką mojego kursu, ty utrzymujesz swoje efekty, ale ktoś, kto był od dziecka otyły i ma zakodowane, nawet nie musi być, no to jesteś od dziecka w ogóle, bo są osoby, które wiesz, mają przez 20 lat nadwagę i one już są tak przyzwyczajone, jak to się mówi, urządziły się w swojej czarnej dupie, że są tak przyzwyczajone do tego stanu, że one nie wierzą, że ten stan może być inny. Czy ty w ogóle zauważyłaś sobie, że miałaś takie myśli, które były dla ciebie ograniczające, takie przekonania, które były dla ciebie ograniczające? Jest to, no pewnie, że tak, tak. Ja tak właśnie zawsze było, że ja od dziecka i tam, że mam taką budowę, więc ja nigdy nie będę jak przecinek, tak. Tak. No i to takie było, i ja się po prostu też, wiesz, tłumaczyłam, znaczy to takie no wewnętrzne tłumaczenie, tak, że dobra, no jeszcze nie jest źle, no co, no taka jestem, no i co, no nie wszyscy muszą być chudzi, tak, tylko że to jest takie, wiesz, to samozaprzeczanie, tak, bo mnie się wydaje, że wiesz, no ja to robiłam po co? No po to, żeby się uspokoić, bo ja wiedziałam w głowie, że ja muszę coś z tym zrobić, bo nie będzie ciekawie, ale z drugiej strony, wiesz co, jakoś, ja nie wiem dlaczego, to może to nie obawa, to wiesz co, ja bym to nazwała bardziej chyba lenistwem moim, że nie, że no co, ja lubię jeść, no to co, no to teraz ja będę na tej diecie, ale wiesz co, po twoim kursie to był po prostu taki przełącznik, on off. Ja nie podeszłam do tego jak do diety, tylko po prostu do zmiany stylu życia, tak? Bo umówmy się, no jeżeli ja bym w tej chwili wróciła do takich samych nawyków i zaczęła jeść tak, jak jadłam, no to przecież to by to wróciło, tak? Teraz to takie, wiesz, mam szalki, dobra, a jak zjem to, no to muszę sobie gdzieś tam uczknąć coś innego, tak? No i od stycznia tak jakoś mi się, wiesz, przestawiło, przestała mieć cukier.
Znaczy, to nie jest tak, że ja go nie jem zupełnie, natomiast jem śladowe ilości, bym powiedziała, w porównaniu z tym, co jadłam, tak? Przez Tak, dwa. żeby ktoś nie pomyślał, że my jesteśmy naturopatkami jakimiś i takimi skrajnymi z Agnieszką odchyleńcami dietetycznymi. Nie, Oczywiście nie, też nie, czasami nie, grzeszymy. nie, nie. Wiesz, ja nie, nie ten, bo to ja mówię, wiesz, no wszystko dobre, tylko nie fanatyzm, tak? Ale mówię, ale zauważyłam różnicę i powiem ci tak, no ja przecież, no co, ja 20 lat pracowałam w korporacji przed kompem, więc co ja robiłam? Ja miałam po drodze batony, no to Snickersy, to moje ukochane, M&M'sy, to już nie wspomnę, więc jak ja siedziałam przed kompem, no to po co ja mam iść na obiad, jak ja mam tam batony i te batony, wiesz, ja zjem i zrobię tam, co mam zrobić, tak? Więc ja słodycze, ja kocham słodkie buły, ciast może mniej, ale czekoladę, no przecież ja to po prostu, wiesz, o, czekajcie, widzicie, tego chciałam uniknąć, ale mam kablo podłączone, więc muszę podłączyć, przepraszam, do prądu. Wiecie co, ten, no i generalnie, no to tak, no to taki manewr, tak, ja kocham słodycze, więc tu jest, natomiast no, przestałam jeść te słodycze i żyję, to jest, przez 2-3 tygodnie faktem miałam jazdy z bólem głowy. I już miałam pomysł, że coś chyba mam w głowie, bo już po prostu, ale przeszło mi to. Zaczęłam sobie brać magnez, tak, różne tam inne rzeczy, przeszło. Natomiast no, czuję się generalnie dobrze. Tutaj czekolady są, znaczy generalnie słodycze są, mam wrażenie, dużo bardziej słodkie niż w Polsce, więc te czekolady były dla mnie za słodkie. Gorzka czekolada w ogóle była dla mnie za gorzka, nie da rady. W tej chwili jak jem gorzką czekoladę, to jest jak mleczna, więc podejrzewam, że już byłam tak nakitowana tym cukrem, że to. Tak. Myślę, że na pewno jeden z powodów to jest to też. No, trzeba powiedzieć, że żeby też nasi słuchacze trochę zrozumieli ten aspekt. Zresztą ty o tym powiedziałaś, że ty byłaś już na wielu dietach w swoim życiu. I jeden element to są aspekty, które są związane z rozwojem osobistym, czyli z tymi aspektami takimi naszymi wewnętrznymi, które nami sterują. Natomiast drugi aspekt to jest też różnorodność wiedzy, która jest na rynku. I też no tak. To wiele razy przerabialiśmy, że to, że ktoś ma łaknienie na takie dzikie napady węglowodanowe, to, że ktoś chodzi cały czas głodny, to, że ktoś przerywa dietę, też nie zawsze jest związane z czymś lenistwem, tylko bardzo często jest nie. Związane z tym, że ta dieta była źle dobrana po prostu, ona była źle przebilansowana, ta dieta. Zresztą cieszę się, że powiedziałaś o tym, że ty nie podzieli głodę na naszej diecie, bo moi klienci zawsze narzekają, że jedzą za dużo wszystkiego, a nawet wręcz się boją, że oni dostają tyle jedzenia, że nie będą redukować też masy ciała. No ty znaczy, wiesz co, nie, nie, ja naprawdę dużo, dużo jadłam, jem do tej pory dużo, tak? Tylko, że to są, mówię, no większość to są tak warzywa. Warzywa, no oczywiście pilnuję, żeby były warzywa, węgle, no i białko, tak? To już tam mam ten, ale ja mam takie swoje, wiesz, ja sobie nawet już takie myki robiłam na początku szczególnie, wiesz, ponieważ ja lubię porcje duże, tak? Więc ja sobie mniejsze miski i mniejsze talerze, to był dalej cały talerz, tak? No i mam tam swoje miski, gdzie śniadanko jest w tej, tam lunch jest w tej, tak? No i jedna rzecz, to mi też dużo dawało, planowanie posiłku. Planowanie posiłku, co ja takiego, co ja zjem, co ja muszę kupić, tak, bo to też tak było, że często gęsto, no jak pracowałam tak przed kompem, to a, do pracy, to w pracy sobie coś tam kupię. No pewnie, że sobie kupię, tylko co poszłam do piekarni po słodką bułę, tak, no to sobie też kupię. Natomiast no to jest jedna z umiejętności ludzi, tak potocznie, już nie lubię tego określania, ludzie sukcesu i ludzie porażki, ale rzeczywiście, jeżeli się wymienia jakiekolwiek cechy takie wspólne osób, które odnoszą sukcesy, to jest planowanie zadań, które są do wykonania. Zresztą to na kursie też przerabiamy umiejętność z planowaniem. Cieszę się, że też o tym powiedziałaś, bo to jest coś, na czym nasi klienci się często rozjeżdżają i mają też później efekty jojo, ale też Agnieszka, trzeba powiedzieć taką rzecz, że ja tych kursów przeprowadziłam setki, naprawdę. Tu trochę wtrącę taką mini reklamę, że 3 listopada są zajęcia organizacyjne nowego projektu. I to jest Nie robię sobie jaj, ostatni kurs, który możecie kupić w tej cenie, który jest prowadzony całkowicie też przeze mnie. Natomiast nie jest tak, że wszyscy podchodzą z takim zaangażowaniem, z determinacją, bo to byłaś moją klientką, ja cię prowadziłam na kursie. I jedna rzecz, że bardzo ważne jest to, że ty miałaś bardzo duże chęci i ty miałaś naturalne takie w sobie naprawdę chęci tej zmiany. Tak, miałaś ogromną też determinację, żebyś już że widziałam, że ty byś poświęciła dużo. Po drugie, przez cały okres, jak my pracowałyśmy, ty cały czas robiłaś dzień po dniu, domykałaś każdy dzień. Po prostu tak była duża w tobie determinacja. Ale też, co trzeba podkreślić, co jest ogromnym walorem, czego na co nie każdy może
liczyć u nas klientek, to jest to, że ty miałeś duże wsparcie męża i rodziny. I tu też no trzeba to pochwalić prawda. twojego pana małżonka za to, że dawał ci to wsparcie, bo u nas nikt ci, jak wiesz, jak no, też my pracowałyśmy ze względu na twoje rezytacje, na dolegliwości i na skórę, no zresztą ja się też specjalizuję w programach suplementacyjnych, no ty miałeś duży ten program suplementacyjny, no mąż ci mógł powiedzieć, że babo, no weźcie chemię, otruli, nie wiem, ci wątrobę rozsadzą, nie. No bo tak czasami robią, tak czasami nasi klienci spotykają się z takimi reakcjami, zaczynają się bać. No nie, nie, no, a generalnie no, Marcin ma tą właściwość, że on je i on jest dalej tak no. I tak, więc Marcin je, a ja rosnę, tak? Natomiast nie, no myśmy w ogóle zaczęli się przestawiać trochę na zdrowe jedzenie, tak? Szczególnie tutaj, bo tutaj to jedzenie to jest po prostu tragedia. Czyli mąż też chciał zmiany. Czyli twój znaczy, mąż tak, też, no, on też zdrowe, tak, no my tak, no zdrowo to tak, my przestaliśmy jeść. Wiesz, no mógł powiedzieć, weź, jeśli się odchudza, tak. Agnieszka. Ale nie, ale chodzi o zdrowe jedzenie, tak, bo to no, umówmy się, co teraz wsadzisz, to na starość wyjmiesz, tak? W sensie zdrowia. Więc staramy się właśnie jeść tak zdrowiej. Mówię, no przestaliśmy jeść czerwone mięso, ale to czerwone mięso to też jest tak, że wiesz, ja już wcześniej słyszałam też od reumatologa, że z tym czerwonym przy RZS to tak wiesz, no bez gluten, tak. No my zawsze jedliśmy chleby te, jak to się nazywa, te żytnie, no takie na zakwasach, tak, teraz sobie mamy piekarnię, która do nas przyjeżdża raz na 2 tygodnie, więc mrozimy chleby, bo tu jest porażka z tym. No tutaj słuchajcie, pierwszy raz w życiu spotkałam ludzi, którzy w ogóle, ale to w ogóle nie jedzą warzyw, tylko same mięcho i węgle, bo nie lubią warzyw. Po prostu to dla mnie było... My w Polsce takich mamy bardzo dużo. Nie, to ja się powiem szczerze, nie spotkałam, a po prostu, to, ale no ale mówię, no tutaj trochę więcej gimnastyki mamy, ponieważ my nie mieszkamy w dużym mieście, więc no trochę się trzeba nagimnastykować, żeby sobie tam gdzieś coś kupić takiego zdrowego, tak? Mamy pół godziny od nas polski sklep, więc tam się ratujemy polskim sklepem, bo tam trochę mają takich jakichś makaronów orkiszowych, żytnich, tak? No nasz ser biały, bo tu czegoś takiego w ogóle nie mają. Tak, więc tam mamy taki paczkowany chleb, ten razowy też, to tam sobie zawsze taki just in case kupię, żeby w szafce był. No i generalnie tak, no ale mówię, parę rzeczy to żeśmy tak wdrożyli, tak? A miałeś taki moment, wiesz, no praca 40 kg, mówmy się, to nie jest praca na 3 miesiące. I no nie. Ogólnie żadna praca, czy to jest 15 kg, czy 40, też o tym powiedziałeś, to jest praca na całe życie, ale uważam, jeżeli miałabym do wyboru tak powiedzieć wam, czy jest trudniejsza redukcja, czy utrzymanie efektów, obydwie opcje są trudne, natomiast uważam, że dużo trudniejsza jest redukcja, dlatego że trzeba się utrzymać w pewnym odcinku czasu też, żeby ten proces przejść. I wiesz, ty mówisz o tylu czynnościach, które wykonałaś, które też były wymagające, no, ty też masz rodzinę, masz pracę zawodową i ja nie wierzę w to, że przez ten ciąg pracy, przez te kilka miesięcy, ty nie miałaś takich momentów, że wiesz, stajesz, o Jezu, nie chce mi się, po prostu nie chce mi się tych warzyw, nie chce mi się chodzić na spacery. No też powiedzmy, że my z Agnieszką no, nie pracowałyśmy jakąś aktywnością fizyczną bardzo złożoną, tutaj pracowałyśmy spacerami ze względu na RZS. Ja już to wielokrotnie pokazywałam, że nie trzeba naprawdę robić nie wiadomo jakich treningów, bo nasze klientki chudną po prawie 50 kg właśnie też spacerując. No i teraz no powiedz nam wszystkim, czy ty, co się dzieje, ty masz taki moment, że po prostu nie chce ci się i co się motywuje, co się determinuje do tego, że ty to, ja to tak się wiesz wewnętrznie, oczywiście no, te moje rozmowy wewnętrzne na szczycie to są do tej pory, tak? Ale to generalnie jest tak. U mnie to, co na mnie działało, to było tak, no nie chce mi się tak, bo czasami było tak, że gotowałam 3 obiady, osobny dla Marcina, osobny dla siebie, osobny dla Zuśki, tak, mojej córki, ale też to było tak, że takie wewnętrzne, dobra, dawaj, zepnij dupę i dawaj, bo nie ma co, pojedziesz do pracy, nie weźmiesz jedzenia, no to się nażesz, tak, no to się najesz śmieci, tak, i tak sobie tłumaczyłam, zobacz, ile to pracy, znaczy kosztowało, no kosztowało pracy, tak, zobacz, ile już osiągnęłaś i co, i znowu wrócisz do tego i znowu będziesz się pocić i znowu będziesz się wkurzać i znowu, i to na mnie tak, wiesz, działało. Ale też mówię, ja się bardzo przyzwyczaiłam do tych pudełek, tak? Do szykowania w pudełka. Ja nie, to nie jest tak, że ja gotuję codziennie, bo ja sobie nieraz zrobię obiad na 2 dni, na 3 dni. Czasem robię tak, że na przykład sobie, wiesz, szykuję coś osobno i potem tylko wrzucę do jednej miski i bów, tak? Więc i też, wiesz co, zauważyłam, że ja jak mam przygotowane na przykład w lodówce i wpadnę do domu, Jezu, głodna jestem,
to jakby nie było przygotowane, ja już bym się śmieci najadła, tak? A jak mam tam coś zawsze, to zjem to, tak? Więc takie, wiesz, no mówię, do te, i teraz też, no wiesz, wewnętrznie, widzisz, to też jest tak, że trafiasz, ja mówię, ja nie miałam koło siebie też ludzi takich, którzy mnie jakoś demotywowali. Tam parę razy się zdarzyło, że ono, super, schudłaś, tylko ciekawe, czy teraz utrzymasz. No a mnie tam od razu, mówię, kwa, tak, wiesz. Bo to, tak, ludzie bardzo chętnie mi mówili, jak przytyłam, to się uaktywniali, że o, przytyło się, ale jak tak już schudłam, to tak tylko patrzyli na ciebie i zero odzewu, tak? No i takie, wiesz, i mnie też bardzo motywowało właśnie to, że ludzie zauważają, tak, że widzą zmianę i to nie tylko, wiesz, że wow, wyglądasz super, ale ty wiesz co, no umówmy się, jak się zrzuca kilogramy, to też się nabiera pewności siebie, tak? I ja... A w jakich obszarach nabrałaś pewności siebie? W których obszarach waga, albo odwrotnie, przekornie cię zapytam, w których obszarach twojego życia, na przykład masa ciała, zabierałaś pewność siebie? Wiesz co, no przede wszystkim jak miałam gdzieś wyjść, tak, no to kurna, znowu się będą gapić, tak, no znowu to i tak wiesz, wystąpienia na przykład jakieś, tak, czy gdzieś, gdzie się wchodziło w nowe jakby środowisko, tak, no bo wiadomo, no pierwsze wrażenie ludzie to oceniają. Straszne czynniki takie, no. No, więc, tak. więc to, tak, no i mówię, do sklepu iść, zrobić zakupy, tam ciuchy sobie kupić, okej, tu nie ma problemu z dużymi rozmiarami, no ale to jednak wiesz, tak, patrzysz naokoło, znaczy to nie tak, że wiesz, że ja jakiś tam ze skrajności w skrajność, tak, bo mnie nigdy nie brało to, że dobra, no są modelki, są chude i okej, tak, ale takie, wiesz, to zdrowe, przede wszystkim chodziło mi, mówię, najbardziej to mi, wiesz, to chodziło o zdrowie, tak, i o to, żebym ja, Boże drogi, nie usiadła, nie została na kanapie, bo jak ja sobie nie wyobrażam tego, że na starość ktoś, ja bym leżała na przykład w łóżku albo siedziała na kanapie, a ktoś by mnie musiał obsługiwać. Ja bym zwariowała, ale podejrzewam, że ta osoba razem ze mną. Czyli ty, byłaś też, czyli ty też jesteś osobą, która jest świadoma swojego celu, że też pracuje z wizją no, tak. Takiej perspektywy czasu. To jest coś, co tak. Bardzo stymuluje człowieka do tego, żeby utrzymać. Tak. Czyli nie myśli tylko o tu i teraz, bo patrzę, u ciebie się przejawiają takie wątki, które są związane z przyszłością, którą tak. Ty bardzo umiejętnie przekułaś te wszystkie traumy, czyli to, że ty się pociłaś, to, że miałaś poczucie wstydu, powiedziałaś nie, koniec, ja nigdy w życiu do tego nie wrócę. To jest no coś, tak, czego doświadczyłam i tego ja już w życiu doświadczyć nie chcę, ale też pracuję z wizją taką i sukcesu, to, że ludzie docenią twoje zaangażowanie, ale też z wizją tego, że ty, jak ty chcesz funkcjonować w przyszłości, że nie chcę, żeby ludzie ci zabrali, że, żeby zdrowie zabrało ci poczucie takiej wolności, sprawności. No, wiesz co, powiem ci, że ja cały czas, Kamila, z tyłu głowy miałam kiedyś, i to pamiętam po prostu jak dziś dzień, co mi Marcin powiedział. Marcin miał babcię, no niestety świętej pamięci, i babcia była bardzo otyła. I ona na starość, jak już nie mogła chodzić, to miała, wiesz, fotel taki na kółkach, jak taki biurkowy, i ona się, wiesz, miała, no, poruszała się na tym. I on mi kiedyś powiedział, mówi, bo to już, mówi, wiesz, wygląd wyglądem, ale żebym ja cię, wiesz, bo ja z tymi RZS-ami, z tym wszystkim, tak, żebym ja cię, mówi, na starość nie musiał wozić, tak, i wiecie co, i to mnie też tak, i ja to przez całe swoje, ja nie pamiętam, bo to było dawno, i to przez całe życie, wiecie co, mi chodziła ta wizja po prostu wózka takiego inwalidzkiego i mnie takiej, mówię, rany Boga, po prostu rzeczywiście to nie chodzi, no to nie chodzi, tak, wygląd, no wyglądem, dobra, jak mi pasuje, to mi pasuje, ale po prostu kwestia tego, że rzeczywiście ta masa, to mi po prostu, no, no nie da rady, tak, no to tak. Mi to po prostu zabierze, tak. Ja i będzie moment, że ja rzeczywiście zostanę na tej kanapie, a ja byłam całe życie aktywna, tak, do tej pory jestem... W ogóle społecznie też aktywna. Ty masz pracę też z ludźmi, ty pomagasz. No tak, ja pracuję z ludźmi niepełnosprawnymi, tak. No intelektualnie, tak, to jest, tam mam z autyzmem i tak dalej, więc ja generalnie śmieję się zawsze, że mam jak matka Teresa z Kalkuty, ja lubię ludziom pomagać, tak? Więc to jest, no w tej chwili, no 20 lat spędziłam przed kompem, natomiast w tej chwili to jest dla mnie o tyle super praca, że ja muszę się w niej ruszać, tak? Ja wyciągam moich podopiecznych na spacery, cudawianki, tak, moja podopieczna, zmieniliśmy sposób żywienia, można powiedzieć, 12 kilo w rok schudła. Nie, no to jest w ogóle rewelacja, bo ja też bardzo często wykłady tym prowadzę, gdzie to wpływa na zachowanie dzieci autystycznych. O, i też, jak ty motywujesz, ja słyszałam, jak ty motywujesz swoich podopiecznych do tego, żeby zmienili dietę. Ona akurat autystyczna, wiesz co, nie jest, ale ona miała problemy z, wiesz, z poruszaniem się, tak? Ja ją zaczęłam, jak zaczęłam pracować, ja ją zaczęłam na, wiesz, ona spędzała czas sofa, koc i tyle, tak?
Natomiast ją zaczęłam wyciągać na spacery, właśnie chodzić. Przede wszystkim zaczęliśmy kupować, wiecie, te świeże warzywa, owoce, no bo niestety one jechały na gotowych posiłkach odgrzewanych w mikrofali albo no, na tych, na mrożonkach. Znaczy, mrożonki no, skądinąd nie są złe, tak? No ale jak są świeże warzywa, to why not, tak? No więc tutaj, tak? Doszłyśmy do tego etapu, że ona przychodziła do mnie i kaman, kaman, idziemy, że na spacer, tak? Więc naprawdę, no i 12 kilo i to zupełnie, wiecie, co tak z nią bezboleśnie, bo to były takie małe kroczki, tak? Tak. Natomiast no jest różnica, zupełnie inaczej Tak. się i tak dalej. Drugą mam kobiety, która jadła tylko ziemniaki, fasole i tam niewiele co więcej, zaczęła gotować ze mną, więc jakby się rozkochała w jedzeniu, kocha teraz gotować, więc. Agnieszka, wiemy już, co ciebie motywowało, wiemy już, czego się bałaś, wiemy już to, że nie jesteś osobą, która jesteś osobą, może tak, nie jesteś osobą, która wchodzi w rolę ofiar losu i robisz wszystko, żeby nie być ofiarą i nie utożsamić się z byciem ofiarą. Wiemy już to, że pracowałaś programem dietetycznym, że miałaś suplementację, że nie przepychasz tego, że utrzymujesz bądź nie utrzymujesz efekty na to, że brałaś, nie wiem, kwasy tłuszczowe, albo na przykład witaminy, albo jakieś aminokwasy w diecie, czyli po odstawieniu suplementacji tak samo utrzymujesz efekty. Natomiast jedna rzecz, która myślę, że bardzo wiele osób teraz zainteresuje, bo ty schudłaś 40 kilka kilogramów. Ja wielokrotnie o tym już mówiłam i wielokrotnie to pokazywałam. Ja widzę czasami w telewizji, jak są zapraszani ludzie, którzy schudli 15 kilogramów i mają im skóra wisi płatami, wszędzie wisi plackami. Ja zawsze to mówię na kursie, zresztą mam taki temat, jak dbać o tą profilaktykę skóry, jak ten kolagen się produkuje, że to jest kwestia bardzo mocno po prostu. To, że oni mają zatrucie skórne, to jest kwestia źle zbilansowanych diet. A no ty schudłaś 40 kilka kilogramów i widzimy ciebie, nie jesteś. No możesz powiedzieć, no oczywiście możecie wierzyć bądź nie wierzyć, czy tutaj Agnieszka jest przeszła operacje plastyczne, czy powycinała sobie kawałki skóry. Nie. Znaczy tak, generalnie no to ja wiem, że tak, niektórzy tak mają, natomiast ja nie. Ja nie mam zwisów skórnych. Trochę tutaj pod ramionami i wewnętrzna strona łuk, no ale teraz jakby się na siłownię tak, no i się na ty, ale to nie są jakieś zwisy takie, że Jezus Maria wisi mi tutaj tak na 20 centymetrów. Nie, Panika absolutnie nie. miałaś, co nie? Absolutnie nie. Ja też to, co sobie robię. Ha! Celulit mi zniknął, to był szok. Kiedyś siedziałam na A kanapie powiedzmy też i o tym, bo wcześniej ja. była w ostatnim wywiadzie, oglądaliście wywiad niedawno z Bożeną Staszewską, w której pokazywaliśmy nogi, gdzie nikt nie wierzył, że kobieta w dojrzałym wieku z tak ogromnym celulitem, po prostu samą dietą, suplementacją, aktywnością fizyczną usunęła całkowicie taki celulit bez zabiegów. U ciebie jest tak samo jak u większości moich klientów ta sama sytuacja. Tak, to był dla mnie szok. Kiedyś usiadłam, właśnie siedziałam na kanapie i jakoś tak ciepło było i tak patrzę, bo zawsze miałam no, na udach największy, tak? I tak patrzę i tak wiesz, ściskam, ściskam, mówię, a jak to? Bo nawet do ciebie napisałam, że po prostu cud, tak? No ale Tak. wiesz, no, raz, że dieta, dwa, że woda. Ja nie piłam wody w ogóle. Znaczy, no nie tak piłam wodę, ale to była szklanka dziennie. Teraz piję dużo. I wiesz co, też sobie peelingi robię dwa razy w tygodniu. Piję zawsze rano kawę, więc fusy mi zostają, więc sobie po prostu robię własny peeling z fusów, z kawy, z oliwek, z jogurtu, No banana, tak. zależy co Ja jeszcze ma. polecam wszystkim szczotkowanie na sucho. Ja też praktykuję Szczotkowanie, szczotkowanie. właśnie tak, mam szczotkę i zamierzam to właśnie, bo mi powiedziałaś o tym, więc też zamierzam to. Natomiast nie mam A powiem problemu Ci ze o tym, wy skórą. możecie zadawać pytania też Agnieszce, bo być może Was też interesuje to, jak Agnieszka przechodziła ten proces. Więc może chcecie też dowiedzieć się, jakieś macie takie pytania albo jakieś obawy, które są związane z procesem redukcji. A ja Ciebie, Agnieszka, chcę w ogóle zapytać, czy Ty masz takie poczucie, że my sobie tak o tym gadamy, ty sobie tak luźno w ogóle o tym fajnie opowiadasz, o tym jak to przechodziłaś i tam sobie, wiesz, tą dietę przechodziłaś, gdzie zaznaczę jeszcze raz, ty pracowałaś 7 dni w tygodniu, 7 dni w tygodniu podejmowałaś pracę. Czy ty w ogóle czujesz, że ty zrobiłaś coś, co dla wielu ludzi jest czymś niewyobrażalnym w życiu? Ty odniosłaś sukces na poziomie mistrzowskim teraz. Wiesz I co, czy ty w Kamila? ogóle czujesz to? Tak, ja mam takie poczucie, że zrobiłam coś, co jest dla wielu nieosiągalne, ale ja zrobiłam coś, co było nieosiągalne dla mnie.
to było po prostu taki dla mnie taki szok, że w ogóle jest to, że jakby coś takiego się zadziało, że to tak zatrybiło, że po prostu poszło, tak? I no ale ja wiem, że 40 kilo, bo jak ja tak sobie, wiesz, zaczęłam tą dietę i tak sobie pomyślałam, o Boże, to ja mam tyle do zrzucenia, o Boże, i to będzie rok, o Boże, i tak ten, ale w ogóle mówię, no jakoś tak w ogóle starałam się nie myśleć o tym jako o diecie, tylko o zmianie po prostu stylu życia, tak? Wiem, że to jest dużo, bo mam tego świadomość, tak? Dlatego teraz... A miałeś taką sytuację w ogóle, że ciebie ktoś nie poznał na ulicy? Że gdzie... A tak! Ostatnio, wiesz co, poszłam na szczepienie, stałam sobie w tym, w farmacji i koleżanka moja z byłej pracy stoi za mną, ja ją poznałam, a ona, ja rozmawiałam no, tam z farmaceutą, tak? Ona do mnie, Aga? Ja mówię, tak. Ona mówi, Boże, głos twój, ale to nie ty. Ja mówię, nie, no to ja, tylko mówię 40 kilo mniej. Mówi, w ogóle, mówi, no głos mi się nie zmienił, więc mówi, ale tak, to mówi, Boże, jak przeszłabym koło ciebie ulicą, tak? Ja mówię, no ja wiem, bo ja czasami jak staję przed lustrem, to tak mówię, Jezu, tak? No, więc tak, jedyny efekt uboczny, jaki mam, nie wiem, czy to, nie mam już tyle okładziny, jest mi zimno. Okładzinę muszę, tak, ale no to tak, no, wszystko tak, ale to jest bardzo fajne, wiecie co, jest naprawdę, warto o siebie zadbać, warto o siebie zawalczyć przede wszystkim, bo zadbać to, ale zawalczyć, bo... Tak, bo to była walka, no mówmy się, to była walka, pierwszy etap to była tak, walka. No, oczywiście, że tak, to była walka sama z samym sobą, tak, no była walka, żeby się tak, wiecie, no motywować, znaleźć sobie te swoje, poszukać, co tak naprawdę będzie działało, żeby się znowu nie rozjechać, tak? Bo mówię, ja miałam epizody, że mi się udawało schudnąć, ale to było tak, że wiecie co, to też było tak, że ja tam parę dni trzymałam diety, następnego dnia zjadłam już co zjadłam i znowu wracałam do tej diety. Natomiast teraz jakoś tak poszło mi to tak, że mogę powiedzieć, że może ze dwa dni miałam takie w ten, że zjadłam, ale tak, wiecie co, nie sprawiło mi to przyjemności. I to było takie... Tak, ja też tego doświadczam. Tak, moi klienci też tego doświadczają. Pojawiło się pytanie tutaj od Beaty, czy miałaś przestoje w redukcji masy ciała, czyli to tak, co my w dietetyce nazywamy efektem plateau, czyli po prostu, że ta waga zaczyna stać i jak ty sobie z tym poradziłaś? Wiecie co, ja sobie zrobiłam wykres z Excelu, jak moja waga spada, bo ja się nauczyłam jednego, ja się kiedyś ważyłam codziennie. Ale no wiadomo, raz więcej wody, raz mniej, raz się zje, bla, bla, więc mnie strasznie demotywowało to, jak ja na przykład trzymałam dietę, następnego dnia patrzę, ach, to ja trzymałam dietę, a ja więcej, tak? Więc przestałam, nauczyłam się na twoim kursie ważyć co wtorek i dalej się co wtorek ważę, tak? Więc i w związku z tym zrobiłam sobie wykres w Excelu, jak ta waga spada, więc odkryłam, że to jest jak sinusoida, tak? Co wtorek, raz jest więcej, raz jest mniej, raz jest więcej, raz jest mniej, tak, taka, no i ta waga mi spadała, ale mówię, raz w tygodniu, czasami było więcej spadku, czasami mniej, czasami był tydzień, że ona stała, tak, natomiast no, w tej chwili wolniej mi ona spada, tak, ale miałam takie momenty, że i co ja wtedy robiłam, ja sobie tłumaczyłam, że dobra, no stoi, bo stoi, takie momenty są, trzeba to przetrwać, trzeba dalej się trzymać, iść do przodu, spiąć tyłek i do przodu, tak? I jak są tutaj osoby, które też przychodziły właśnie kurs, bo dużo tutaj jest osób, które były dużo tu jest moich klientów i też większość była akurat na moich 3-miesięcznych kursach odchudzania, to jestem, mam taki panel, że porównywaliśmy cechy osób, które są zaangażowane, a osób, które są tylko zainteresowane dietami. I u ciebie ten cały mechanizm właśnie tego, ten cały proces myślowy, jak ty myślisz o tym, jak ty się angażujesz też emocjonalnie w tę dietę, to jest to, co cały czas wokół tych tematów się poruszamy. I tutaj pytanie jest następne. Aha, nie, to nie jest pytanie. Tutaj Monika się podzieliła tym, że schudła 4 lata temu i organizm się buntuje i chce jeść. No słuchajcie, zależy, ciężko nam ogólnie takiego odnieść się do takich ogólnych czyichś historii, dlatego że no, my znamy dużo historii, że ktoś schudł 50 kilo,
a później bardzo szybko przytył, bądź zniszczył sobie organizm. Natomiast to jest bardzo w dużym zakresie kwestia, jaką dietę on przechodził, tak? Czyli jak on przechodził to swoje odchudzanie. I ty z jednej strony ty byłaś w pewnych restrykcjach, ale ty na przykład czułaś to, że ty jesteś jakaś, nie wiem, też to, czego ludzie się boją, że ty byłaś, tarczyca ci siadła pod kucaniem. Zresztą ty przyszłaś z niego, czy nasze tarczycy do mnie, tak, też powiedzmy. Ale czy ty w ogóle włosy ci powypadały? Czy ci odporność siadła po tej diecie? Nie, absolutnie nie. Ja właśnie w ogóle nie miałam takich... Ja tu, powiem ci tak, no na takiej diecie to byłoby dla mnie dziwne, ponieważ ja bardzo dużo... Ja w życiu, znaczy w życiu, no nie, przedtem nie jadłam tylu warzyw takiej różnorodności, jak jadłam teraz. Więc myślę, że dostarczałam dużo więcej minerałów, witamin, niż wcześniej, więc było dziwne, gdyby mi zaczęły, nie wiem, włosy wypadać i tak dalej. Nie, nie, ja mi się polepszyło, bo ja przed tym, jak zaczęłam tak się w ten sposób odżywiać, wiesz co, ja byłam uspała, ja po prostu po jedzeniu, no wiadomo, tak, to ja bym w kimę, tak, bo i to taki misiaczek, safa, buch, tak, to były takie zjazdy, natomiast właśnie mnie to zaczęło, mi to bardzo się podobało, że ja zjem to śniadanie, ja mam dalej tyle energii, że tak, wieczorem, no to po tak wieczorem jak zjadłam, to tak samo, no pierwsze co to spać. A tutaj w tej chwili siedzę i mówię, mi się spać nie chce. Więc mnie dobijała też ta ospałość. Mnie ta ospałość też dobijała. Ja byłam wiecznie zmęczona, a mam naprawdę energii. Jedna z uczestniczek naszego dzisiejszego wywiadu napisała, że straciła ochotę na seks. Natomiast ja też mogę tutaj powiedzieć, no widać, że Agnieszka no ma dużo energii, więc myślę, że bardziej jakby się jej spać chciało po obiedzie, to tak zresztą była kiedyś u nas pani Grzynka, która schudła 50 kg, która jest w ogóle emerytką i też opowiadała, tak śmiesznie powiedziała, jak jej się odrodziło też życie seksualne z partnerem. Natomiast mogę wam powiedzieć, że to jest właśnie kwestia źle zbilansowanych diet. Są bardzo duże niedobory w diecie. No ty masz RZTS-y, my bardzo pracujemy mocno z mikrobiomem wtedy, tak? Regulowałyśmy tą pracę mikrobiomu, wprowadzałyśmy suplementację silnie przeciwzapalną, no dużo rzeczy że robiliśmy, żeby to się wyciszyło. No. Znaczy wiecie co, generalnie też zauważyłam, że właśnie no jak jestem no tak na tym, na tej diecie, to mniej problemów mam, tak, z RZS-em, mniej mi się odzywa, ja wiem i to po prostu sprawdziłam, nie wiem, no na sobie, tak, buły słodkie, żółty ser, zaraz mnie stawy napierniczają, jak po prostu, tak, tylko to widzicie, to też jest taki w głowie, bo człowiek się wie o tym, a i tak naje, tak, natomiast no mówię, tak. Kto to zna, to może potwierdzić. Ja oczywiście też jestem z tych osób, też to znam z autopsji. Moi drodzy, jest ostatni jeszcze moment na to, żeby zadać jakieś pytania Agnieszce. Jeżeli jesteście, dodajcie jakiś znak życia, jakieś serduszko, jakiś kciuk, to będziemy wiedzieli też, ile z was było po programie, bo tego też na ten moment nie widzimy. Też być może jest coś takiego, co was zainspirowało. Co was zainspirowało w tym wywiadzie. Być może coś, czego nie wiedzieliście, być może wyciągnęliście taką jedną rzecz dla siebie, która was zrezonowała i pracuje, myślicie, o kurczę, rzeczywiście, ja nie pomyślałem o tym, że to można akurat zrobić w taki sposób. To jest ogromne osiągnięcie. Naprawdę to jest poziom, to co zrobiła Agnieszka, nie tylko schudła, ale pamiętajcie, że ona też otrzymuje efekty, to jest poziom mistrzowski. Karolina jest akurat teraz obecnie u mnie na kursie. To jest ciekawe pytanie, bo mieliśmy takie ćwiczenia, też liczenia aminokwasów, zresztą, które ty też robiłaś, Aga. I tutaj no tak. Karolina pyta, Aga, czym podbijałaś białko, bo ja mam z tym największy problem. No wiesz co, no tak, z tym białkiem to tak, no ja to generalnie, wiesz co, moja ukochana mozzarella, tak, ale też no niestety, starałam się w ogóle pilnować tego, żeby pół na pół było roślinnie, tak, strączki, to ja codziennie jem fasolkę szparagową, kocham, tak, mozzarellę, no niestety, kurczak, indyk, tak, takie rzeczy, tak, też jak wiesz, patrzę na przykład, jak kupuję, o, serki, tam te, cottage, tak, czy coś, to patrzę sobie, który ma najwięcej na przykład protein, tak, żeby było
mniej fat, a więcej protein, tak? No to takie rzeczy. Kombinuję, słuchajcie, kombinuję po prostu. Teraz też kombinuję, bo widzisz, no teraz jeszcze jestem na redukcji, aczkolwiek już też, żeby to tak utrzymać, no to i już widzę, że zaczynam tak, a to mówię, dobrze, no to bym zjadła to, ale to jak zjem to, to muszę coś tam zredukować. I tak sobie kombinuję, co jest, jaki układ jest dla mnie lepszy po prostu, co mi bardziej służy. Jednego dnia wolę zjeść na śniadanie, na przykład Kamila mi podesłała te śniadania, te tłuszczowo tam proteinowe, to wolę to, ale następnego dnia mi owsianka bardziej, a następnego dnia jeszcze, na przykład jak nie mam czasu, no to tam koktajl, tak? Zrobię i buch, polecę, tak? Natomiast no kombinować, zmieniać sobie, mówię, ja to mówię, lubię, no teraz niestety pora roku nie będzie sprzyjać, bo mam mało warzyw, aczkolwiek no tak, do mojej sałatki to była sałatka śmieciucha, wszystkie warzywa szły jak tam, tak, no parę odkryć było. Ale to było intuicyjnie, ogólnie bardzo, bardzo dobre posunięcie, no bo jednak też zresztą niedługo będzie wykład o niej, tak możecie się bezpłatnie zapisać. Jeszcze tej informacji nie puściłam, ale to zostawię na Facebooku, bo zrobię raz bezpłatnie wykład o jej też przy tym mikrobiomie, na czym pracowałyśmy. Jak ważne jest to, żeby wymieniać jednak te składniki, żeby było jak najwięcej różnych wymiennych produktów, szczególnie przy RZS-ach, żeby ten mikrobiom regulować. To są bardzo ważne cenne wskazówki, które ty mówisz. Bardzo fajną rzecz teraz Justyna Jankowska napisała, że czy zdajesz sobie sprawę, jaką jesteś bohaterką? Ja nie wiem, czy nie, bo chyba nie byłyście razem na kursie, ale Justyna też tutaj kiedyś była i też była tak jak ty. Bo, nie wiem, czy ja z Justynką nie byłam. Może ale nie byłaś, powiem ci, że jestem tak, pewna. Cień jakiś tak. Justynka też nie. Justynka mieszka w Polsce, czy nie? Mieszka w Polsce i była też tutaj gościem i też było jej zdjęcie przed. To mi się wydaje, ale no nie będę, bo nie jestem. No tak, ale jest na pytanie, czy to też jest sprawa, że jesteś teraz bohaterką dla wielu osób. Wiesz co, powiem ci tak, ja wiem, no tak, ja mam generalnie tak, że tak bohater, no dobra, tak zrobiłam, tak, ale tak jakoś pewnie dla jestem, no ale w moim przekonaniu nie, tak, w moim przekonaniu jakoś tak, wiesz, no ja wiem, że to jest trudne, bo i dla mnie to było bardzo trudne, naprawdę, to było, żeby się zebrać, to no ja mam 48 lat, więc się zbierałam się, nie wiem, 40 może nie, ale 30 to się zbierałam, tak? No i w końcu się zebrałaś. Ania, to akurat zadała takie pytanie, czy miałyśmy kontakt online? No my cały czas miałyśmy kontakt online. Ja prowadzę klienta. To było dla mnie naprawdę, ja czasami to mówię, dobra, już nie będę pisać, bo będę dupę zawracać, ale wiecie co, bo ja jak czegoś, coś tam sobie kombinuję i gdzieś utknę, to mnie to tak irytuje, że ja nie mogę iść do przodu, że właśnie tam do Kamila, a to mogę, a tam to nie mogę, bo tak mnie to wtedy, no. To tak. I mam z tyłu głowy, żebym z czegoś tam sobie nie schrzaniła, ale mówię, no kontakt taki online to jest dla mnie, był bardzo ważny. Ja podobno się taką rzecz, no dlatego, że po takich wywiadach sporo dostaję wiadomości, maili, na które nie zawsze już, nawet czasami nie mogę się na nie odpowiadać, że proszę pani, a za ile dieta? No ja nie zajmuję się sprzedawaniem kartek z dietą. No u mnie pacjenci pracują w procesie, więc ustalamy całą strategię tego, jak oni mają przepracować tą pracę, czyli jak wygląda dieta, jak będzie wyglądać suplementacja, jak będzie wyglądać strategia cała odnośnie planowania posiłku, aktywności fizycznej. I to jest wszystko to, co później za tym idą, te wszystkie przekonania, to te aspekty takie wewnętrzne, więc nie piszcie do mnie, ile kosztuje dieta, bo wam nie będę naprawdę odpisy. Jest to dla mnie, powiem ci tak, no, cały kurs generalnie i ogrom i wiedza, która tak była przekazana i te ćwiczenia, które tam robiliśmy, na przykład ostatnio wrzuciłaś filmik na Facebooku, to co lubisz i co sobie możesz zastąpić. Tak. Ja tam mówię, co zrobiłam. No i faktycznie, no parę rzeczy, tak, mówię, kurczę. I właśnie w taki sposób takie kombinowanie mi pomaga, tak? Bo ja na przykład co, jak mi się chce słodkiego, no to ja już mam swoje rozwiązanie. No to wtedy na przykład posiłek u mnie to, znaczy posiłek, no u mnie jest tak, warzywa to sobie ugotuję swoją drogą, ale jest ser biały, chudy, z erytrolem i z cynamonem. I to mi robi za słodkie, tak? Tak. Ja tego ja i tak, bo i tu mam i proteiny, ale mam i słodkie, więc jakby kombinuję. Mam produkty, które mogę używać, tak? I jeżeli wiesz, wiem co, no to mogę zawsze coś z tego wykombinować, tak? I też na tym zależy, żeby wszyscy żyli normalnie i żeby to nie były jakieś diety skrajnie odbiegujące od jakichś takich standardów społecznych, żeby nikt nie miał poczucia,
jakiegoś poświęcenia takiego mega wyjątkowego w życiu. Natomiast też grzeszymy, no umówmy się, Agnieszka, ty nie, to... tak też powiedziałaś, że ty grzeszymy. Ja też lubię sobie pogrzeszyć czasami i też o to trochę chodzi, żeby równowagę, taki balans umieć później w tym życiu No pewnie, że tak, wiesz, no ja na przykład teraz mówię, wiem, że muszę zachować, no niestety, no nie jest tak, że jak ja zacznę w tej chwili jeść Bóg wie ile i wiesz, 5000 kalorii dziennie, no to nie będzie efektu, tak? Natomiast no wiem, że jeżeli zjem coś tam więcej, na przykład, no to gdzieś tam sobie uczknę mniej, tak? Albo sobie planuję, okej. Okay. To na przykład dzisiaj do kawy zjem sobie, nie wiem, 2 kostki czekolady, no to na przykład następny posiłek sobie obetnę trochę tych węgli albo co tam, tak? No i to takie jest kombinowanie, aczkolwiek no mówię, no... W tej chwili już nie, wiesz co, bo kiedyś to ja miałam tak, że jak ja się na przykład najadłam, zjadłam coś więcej, oczywiście następnego dnia na wagę, o Jezu, i to mnie demotywowało i to już w ogóle było takie machnięcie ręką, dobra, to już jak już tak pojechało, to już nie ma co, tak? No i od nowa. I to były takie bujanki, ja myślę, że to też dla organizmu nie jest dobre, jak tak właśnie się odchudzasz, jesz, bo to tak wariactwo po prostu. Tak, natomiast tak. Mówię, no jednego dnia jest lepiej, drugiego jest gorzej. Ja też, wiesz co, na mnie działa. Słuchaj, jak z emocjami, co nie? Tak, na mnie też działa. Ja na przykład, no właśnie, ja nie mogłam, znaczy nie to, że nie mogłam, ale jest mi ciężko ćwiczyć ze względu na te kolana, tak? Ja próbowałam tak, no i tam trochę jogi sobie tam gdzieś włączyłam, ale tak, no ja nie uklęknę, więc do kitu, tak? Natomiast, no wiesz co, pracujemy w tym samym mieście, natomiast ja miałam gdzieś tak godzinę czasu do czekania na Marcina, jak on wracał, więc ja sobie po prostu szłam. Ode mnie z pracy sobie szłam wzdłuż tam drogi, tak? I on mnie zgarniał skądś, tak? Więc to było dla mnie takie połączenie pożytecznego, tak? Więc tu, no teraz zaczęłam chodzić sobie trochę na siłownię, na basen, ja basen bardzo lubię, natomiast no 5 lat ja basen mam 15 minut drogi, nie 15 na piechotę i jakoś mi tam nie po drodze było, a teraz jeżdżę pół godziny na inne, ale no jakoś tak, wiecie co, zaczęło mi sprawiać to przyjemność po prostu, tak? Więc no, ale warto. I też o jedna rzecz, jak na przykład miałam takie zjazdy, że Boże, siedziałam w domu, bo generalnie to tak, jadłam jak się nudziłam, ale u mnie też jak się pojawia taki trochę mały stres, napięcie jakieś, coś ten, to ja też jadłam. Jak już jest taki duży stres, to nie. Ale właśnie takie, no to życie to ciągłe napięcie, tak, więc i nudy. Czasami jak przyszłam do domu, no co ja będę robić, nie mam nic do roboty, no to usiądę, będę tak, to sobie wezmę tamto. Wiecie co, iść gdzieś. Ja już jak już nie mogłam, tak coś walczyłam ze sobą, ale już widziałam, że jestem tak po prostu krytycznie, to mówię, kurde, kurtkę i iść w cholerę gdzieś, albo się czymś zająć, żeby to przekierować na coś takiego, co po prostu czytanie książki na przykład nie dawało rady, bo i tak ta myśl była cały czas w głowie, że jedzenie, tak, czy tam słodkie, ale właśnie wyjść w cholerę z domu, przejść się i przewietrzyć i to mi pomagało, bo mi przechodziło wtedy, nie wiem, czy... Po prostu mi wtedy przechodziło. Fajnie, ale fajnie, że masz te wypracowane metody i myślę, że Agnieszka podzieliła się z wami tyloma narzędziami dzisiaj, tyloma technikami, które ona stosuje w praktyce, żeby osiągnąć sukces, że jestem pewna, że z tego wywiadu wyciągniecie pewne rzeczy dla siebie. Dziękuję Ci, Agnieszka, za ten wywiad. Dziękuję Ci za to, że zgodziłaś się być gościem naszego wywiadu. Dzięki za Twoją szczerość, taką naturalność. To jest w ogóle profil, ja mam swój profil klienta, który jest. To są właśnie takie, zresztą wszystkie osoby, które widzieliście, to są osoby naturalne, podłączone do siebie, normalne, więc fajnie, w ogóle cieszę się, że udało nam się na siebie trafić w tym życiu. Dziękuję Ci, Kamila, bardzo, bo naprawdę, no mówię, kurs i Ty to po prostu było, ja mówię, miałam to szczęście, że na mojej drodze tak pojawiały się osoby, które akurat w tym momencie były, tak? No tak jest, to wiesz, jak czegoś chcesz, to nagle, wiesz, to życie Ci podsyła cały Patrz czas. Z góry po prostu mi tam podtyka. Tak, myślę, że to działa, że tak działają właśnie cuda, że ludzie sobie wyobrażają, że naprawdę jakiś cud się zadzieje, że człowiek się, nie wiem, pójdzie, przeżegna i nie wiem, i nagle go uzdrowi w jego życiu. Nie, to jest właśnie to, co te różne takie sytuacje, szkolenia, osoby, które... Ja mówię też o sobie, tak? Nie mówię w sensie też, że ja też tego doświadczyłam, tak? Że człowiek wtedy zaczyna zmieniać perspektywę i trochę inaczej patrzy, że to życie naprawdę jest po to, żeby je przeżyć, że przeżyć je w zdrowiu, przeżyć je szczęśliwie, z fajnymi ludźmi, że ludzie też są fajni. No. Tak, to jest prawda. Ja też mówię, trochę zaczęłam tam ograniczać, tak? Ludzi, którzy mnie jakoś tam demotywowali, czy no, robili taką krecią robotę, to
Szkoda pary w gwizdek, tak? Nie ma co się ten, tak? Po prostu nie warto, trzeba iść tak za... Trzeba generalnie robić to, co się chce, no może bez przesady, ale jakoś tak, wiesz, podążać za sobą, tak? Dziękujemy naszym gościom, dziękujemy naszym wszystkim słuchaczom, którzy byli z nami na żywo. Wywiad będzie zapisany, więc będzie można go jeszcze raz obejrzeć i do niego wrócić, więc dajcie znać, czy byliście, dajcie znak życia, puśćcie jakieś tam serduszko i zapraszam Was na kolejne wywiady z moimi gośćmi. Zresztą Agnieszka, Ty też byłaś uczestnikiem takich wywiadów, też byłaś na wywiadach innych moich klientów, w końcu sama usiadłaś też po tej... Oczywiście, no mnie to też motywowało, tak? Jak ja widziałam ludzi, którzy rzeczywiście tak na żywo osiągnęli to, co osiągnęli i tak wow, i mogłam od nich też poczerpać, tak wiesz, no praktyczne, tak? Rady i w ogóle, no i część rzeczy dobrych. Wiecie, no, każdy z nas jest inny, więc coś tam wyciągałam, co jest akurat, było okej dla mnie, tak? Na mnie działało, bo część rzeczy działa, część nie, tak? I no, Magda pyta, w jaki sposób można zapisać się na najnowszą edycję kursu. Masz wszędzie, jak wejdziesz na mój profil, to pod różnymi postami jest link do zapisów na kurs. Jest u Bożeny w jej metamorfozie, która jest pierwsza podpięta, też link do zapisów. Ja Wam udostępnię też ten link tutaj w opisie tego filmiku, już jak skończymy, więc też będziecie mogli zapisać się, dołączyć do naszego nowego projektu. Dziękuję Agnieszka, dziękuję wszystkim gościom. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie. I trzymamy za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że jeszcze pokażemy kiedyś Twoją metamorfozę, jak już utrzymujesz latami w ogóle swoje efekty. Mimo, że już bardzo dziękuję. Uważam, że to było utrzymane. Dzięki serdeczne.